Cześć kochani, tu Martyna, oglądacie najbardziej imprezowy program w SK TV, czyli oczywiście projekt Imprezka. Dzisiaj jesteśmy znów w klubie Dekada i bawimy się w brzmieniach lat 80. Ja zaraz idę tam na dół pytać ludzi, jak się tutaj bawią, co robią, jakie mają plany. Wytrzymajcie za mnie kciuki, żebym nie straciła głosu. To co? Zaczynamy! Oglądacie projekt Imprezka, jesteśmy w klubie Dekada w Warszawie, a my siedzimy na Warszawie. Ze mną jest... Paulina. I ze mną jest również... Marcin. Słuchajcie, co wy tutaj dzisiaj robicie? Jak się bawicie? Zajebiście. Najbardziej lubicie właśnie takie klimaty, lata 80? Wolę współczesne, ale lata 80 też są fajne. Czy najbardziej właśnie przy takich kawałkach się bawicie najlepiej? Oczywiście, że tak. I to jest, rozumiem, twoja dziewczyna? Nie. Nie jest twoja dziewczyna. Tutaj mamy potwierdzenie, raczej powiedzenie, że nie jesteś dziewczyną tego oto. Nie jestem. Nie jestem. To jakie stosunki was łączą? Koleżeńskie. Koleżeńskie. I widzicie, jak można się bawić. W takim razie powiedzcie, kogo chcecie pozdrowić. Chciałabym pozdrowić mój cały salon fryzjerski, wszystkie dziewczynki i Kubusia. Kogo chciałbyś pozdrowić? Wszystkich widzów SK TV oczywiście. Wszystkich znajomych. A wy oglądajcie dalej projekt Imprezka. Jesteśmy w klubie Dekada w Warszawie. Cześć kochani, oglądacie projekt Imprezka, czyli najbardziej imprezowy program w SK TV. A ze mną są wspaniałe dziewczyny. Ania. I kto jeszcze ze mną jest? Patrycja. Dziewczyny, jak się dzisiaj tutaj bawicie? Bardzo dobrze. Jest bardzo sympatycznie, muzyka jest bardzo fajna, także jest super impreza. A na co dzień też słuchasz takiej muzyki, klimatu lat 80? Częściowo tak, jak najbardziej. Ale najbardziej jakiś gatunek taki sobie upodobałaś? Zdecydowanie deep house, także tak troszeczkę odbiegamy dzisiaj od standardu. A ta stylówka, powiedz mi, bo jest taka niespotykana jak na klub. Czy postarałaś się wpisać właśnie w motyw przewodni dzisiejszy, czyli lata 80? Generalnie jestem dzieckiem lat 80, także bardzo lubię ogrodniczki. I tak chodzę na co dzień, jeżeli mam tylko możliwość. Generalnie pracuję w biurze, więc jeżeli nie jestem w garniturze, umówmy się, że dzisiaj jest totalny luz. Jasne, super. Najważniejsze, że się dobrze bawisz i o to w tym wszystkim chodzi. Powiedz mi, kogo chciałabyś pozdrowić? Chciałabym pozdrowić moich znajomych, którzy stoją tam. Michała, Daria i Patrycję. No właśnie, którzy uciekli i tutaj nie chcą ze mną porozmawiać. Wy nie bądźcie tacy, zostańcie z nami i oglądajcie projekt Imprezka. Cześć kochani, oglądacie projekt Imprezka, a ze mną kolejny tutaj wieczór panieński i są ze mną... Patrycja, Monika, Żaneta, Marta, Ania. Dziewczyny, skąd taki strój? Dlaczego motyw myszki Miki? No bo nam się podobał taki. Czy przyszła panna młoda najbardziej lubi motyw myszki Miki? Tak, myślę, że tak. Lubi bardzo motyw myszki Miki. Okej, więc naprawdę macie bardzo fajne stylówki. Dlaczego akurat wybrałyście lata 80? Czy słuchacie takich brzmień na co dzień? Nasza przyszła panna młoda bardzo lubi ten klimat i dlatego stwierdziłyśmy, że chcemy jej pomóc i dlatego tak fajnie będzie wyglądać, jak będziemy w stylu pin-up. Panno młodo, czyli ty najbardziej lubisz właśnie klimaty pin-upu, z tego co mi tutaj koleżanka powiedziała? Tak. No, muszę ci powiedzieć, że masz naprawdę bardzo fajne koleżanki, że tak z tobą fajnie tutaj spędzają ten czas. To kiedy ślub? Za 2 tygodnie. No to bardzo szybko. W takim razie ja ci życzę wszystkiego najlepszego i powiedz, kogo chciałabyś pozdrowić do kamery? No na pewno mojego narzeczonego, który się też bawi na wieczorze kawalerskim. Który został w domu? Nie, też się bawi na wieczorze kawalerskim. Aha, na wieczorze kawalerskim. Okej, kogo chciałabyś pozdrowić?
chciałabym pozdrowić nas wszystkich tutaj, którzy się bawimy bardzo serdecznie. Fajnie się bawimy, bardzo pozdrawiamy cały klub Dekada oraz wszystkich znajomych. A wy zostańcie z nami dalej, oglądacie projekt Imprezka. Jesteśmy w klubie Dekada w Warszawie. Kochani, oglądacie projekt Imprezka, czyli najbardziej imprezowy program w SKTV, a ze mną jest Michał. Cześć, Michał! Hej, siema, siema, siema! Michał, jak się bawisz dzisiaj w brzmieniu lat 80? Rewelacyjnie. Czy takiej muzyki właśnie słuchasz na co dzień? Nie, słucham na co dzień hip-hopu, ale dobrze lubię się pobawić w takiej muzyce. Ale masz stylóweczka taka trochę pod lata 80. Dzięki. Ja też mam taką, no, specjalnie po prostu na ten wygląda, że jakbyś przebiegła ten Color Challenge taki, to rzucają... Okay. Wypika się. Wypika się, wszystko wypikamy. Powiedz, czy ty jesteś, Michał, takim z krwi i kości imprezowiczem? Na pewno we krwi mojej płynie impreza, ale w kościach racjonalność. Co płynie w kościach? W kościach płynie racjonalność. Racjonalność? A co to takiego? Ale staram się. Staram się, to najważniejsze. Powiedz mi, Michał, jeszcze taką jedną rzecz. Czy ty szukasz na imprezach wybranki swojego serca, czy już może znalazłeś? Takie trudne pytanie. Ja jestem wierny tylko swoim ideałom. Mam kobietę od 3 lat, kocham ją z całego serca, ale bawię się na imprezach tak, jak ona mi pozwala. No to pięknie, czyli... Zawsze mówi mi iść na całość. O właśnie, o właśnie. No dobrze, Michał, kogo chciałbyś pozdrowić? Chciałbym pozdrowić... Do kamery patrz, gdzie patrzysz? Wszystkich znajomych oraz wszystkich imprezowiczów, którzy bawią się dobrze, może trochę lepiej niż ja. Ale zawsze dobrze, nie? Michał, masz gadane, tyle... Mam pozdrawiać z tego powodu, że niewiele osób w moim wieku już się bawi. A ile ty masz lat? Ja? 18. No właśnie, chyba wszyscy 18-latkowie się bawią, więc tutaj, wiesz, nie czaruj. Zostańcie z nami i oglądajcie projekt Imprezka. Ale ty masz gadane, Michał, zabierasz mi robotę. Jestem przedstawicielem. Przedstawicielem handlowym. Farmaceutycznym. No to wszystko jasne, moi drodzy. Zostańcie z nami. Cześć, kochani, oglądacie projekt Imprezka, a dzisiaj nadajemy z klubu Dekada. Tutaj są dwie sale z dwoma rodzajami muzyki. Tutaj w tym momencie jesteśmy na sali, gdzie leci polska muzyka. I właśnie, jaką muzykę wolisz? Czy wolisz polską, czy wolisz zagraniczną? Oczywiście, że polską. Ona ma rytm, ona ma styl i wyłącznie Polska. Powiedz jeszcze, jak masz na imię, bo cię nie zapytałam. Kamil. Kamil, powiedz, czy ty jesteś imprezowiczem, czy jesteś co tydzień w klubie? Akurat mam kawalerski mojego szwagra, także bawimy się bardzo dobrze. Powiedz, czy ty szukasz tu na przykład na tym kawalerskim swojej drugiej połówki, czy już znalazłeś kogoś takiego? Mamy swoją połówkę, za mniej więcej pół roku też będę miał swoje święto, że powiem, dzień kawalerski, także bawię się póki mogę. Okej, czyli twoja dziewczyna, rozumiem, nie jest zazdrosna o ciebie, że puściła cię na ten kawalerski. Tak, tak, rozumiemy się, ufamy sobie, najważniejsze to jest. Bardzo pięknie. No dobrze, więc kogo chciałbyś pozdrowić, Kamil? Pozdrawiam oczywiście moją kobietę Karolinę, mojego szwagra Tomka, który ma właśnie kawalerski i wszystkich słuchaczów Eski. Au! A wy zostańcie z nami, bo przed wami najgorętsze klubowe hity. Cześć, kochani, tu Martyna, oglądacie najbardziej imprezowy program w SKTV, czyli program Projekt Imprezka. Co właściwie takiego robimy? Puszczamy wam najgorętsze klubowe hity i z naszą eskową kamerą odwiedzamy tylko te najgrubsze imprezy. Całym punktem programu Projekt Imprezka są też pozdrowienia. No i ja właśnie idę zaraz poszukać ludzi, którzy będą pozdrawiać. Chodźcie ze mną. Pozdrawiam wszystkich, którzy... dobrze bawią, a zwłaszcza jedną osobę, która jest bardzo bliska,
mojemu sercu. Pozdrowienia dla wszystkich swoich bliskich. Jesteśmy w dekadzie od 10 lat. Bawimy się super zawsze. Co tydzień jest ekstra, naprawdę. Pozdrawiam swoją mamę, babcię i rodzinę z Resy. Tam nie zawsze stawiam. Chciałam pozdrowić moją rodzinę z Lubina. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Kogo chciałbyś pozdrowić? Teraz już wiem! Wiem, co to miłość! A kogo pozdrawiasz? Wszystkich, chyba wszystkich. Wszystkich, którzy są. Pozdrawiam wszystkich. Impreza w klubie Dekada trwa w najlepsze. Widać, że warszawiacy potrafią się bawić, bo klub pękał dosłownie w szwach. Niestety nasz odcinek programu Projekt Imprezka powoli dobiega końca, ale nie macie się o co martwić, dlatego że zostawiam Was z porcją najgorętszych klubowych brzmień. Gdzie będziemy za tydzień, tego nie wiem, ale obiecuję Wam, że będzie na pewno bardzo, bardzo dobrze. Także oglądajcie kolejny odcinek. Ja się z Wami żegnam i idę na parkiet trochę potańczyć. Pa, pa!